Ładnie wygląda. Stwierdziłam, że nie chcę nagrywać takiego vloga jeden dzień, tylko nagramy vloga takiego cały tydzień. I potem zobaczymy, co się tak naprawdę dzieje w tym moim życiu. Ej, tak mi się dzisiaj z dupy spało. Normalnie cały czas się budziłam, bo było mi tak niewygodnie. Nie wiem, o co chodziło. To raz. Dwa to to, że budzę się, bo budzik mi zadzwonił i mówię, czemu jest wtorek? Mówię, czemu jest wtorek? Mówię, przespałam cały poniedziałek? Mówię, czemu nie dzwoni mi budzik? Przecież powinien być poniedziałek. Potem sobie przypomniałam, że poniedziałek był wczoraj, przeżyłam go, nie przespałam. Szczerze mówiąc, nawet nie robię z tego żadnego wielkiego już halo, że farbuję te włosy, wiecie? To jakby uznajmy, że to już jest coś na porządku dziennym. Jak po prostu raz na jakiś czas trzeba se farbnąć, trzeba se zrobić. Ale dlaczego jakby mnie to śmieszy? Mnie to śmieszy dlatego, że to jest zawsze takie spontaniczne, że wstaję rano, jestem w piżamie, piję kawę w pokoju i mówię do mamy, farbujemy. Farbujemy. No cóż. Ale różnica! Wrażenie, że w ogóle nie przycięłyśmy tych włosów, a dosłownie przycięłyśmy ich tyle, więc były one gdzieś już dotąd. To jest przerażające, jak krótkie włosy szybko rosną. No nic, nałożyłyśmy tylko jakiś tam toner czy coś. Pięknie wygląda ten kolor teraz. Dosłownie wygląda, jakbym miała na nowo zrobione pasemka, bo ten taki zżółknięty kolor mi zszedł. Kolejna rzecz, na której mam obsesję. Patrzcie te usta. To jest mój, no, to jest moja po prostu nowa era. Będę jak najmniej się malowała. Proszę mnie pilnować. Nie no, w sensie serio, jakby chciałabym jak najmniej się malować na twarzy, a mieć po prostu zawsze fajnie zrobione usta. I wydaje mi się, że taki kolor do moich oczu zielonych, myślę, że jest git. No dobra, jadę właśnie teraz do salonu kosmetycznego. No bo mnie zaprosili, słuchajcie. Ja pierdzielę. W ogóle to jest niesamowite. Ja ogólnie uważam, że influencerzy, jakieś celebryci mają, są tak po prostu uprzywilejowani w społeczeństwie i mają tyle możliwości korzystania z wielu rzeczy. Ja do mnie wiem od wielu, wielu lat na tym, że paznokcie sobie robią za darmo, zabiegi kosmetyczne za darmo, wiecie, wszystko po prostu za darmo. A jeszcze czego najbardziej, słuchajcie, nie rozumiem, jak influencerzy sobie załatwiają jedzenie za darmo. Ja się aż tak bardzo nie rozpędzam, powiem, to jest druga usługa, z której tak korzystam za darmo. To się za darmo, no jakby... No tak, w sumie za darmo, no nazywajmy rzeczy po imieniu, bo... Jestem już po i było super fajnie. Czuję się mega kobieco, czuję się mega dziewczęco. Mam zrobione rzęsy, mam zrobione pazury. No a... Jednak stwierdziłam, że dobra, jak mam okazję po prostu zrobić sobie hybrydkę taką ładną, to czemu nie? Jest mi to zimno. Jestem głodna. Wracę do chaty. Excuse me. Jadę do galerii, bo w poniedziałek wylatuję i ja sobie muszę znaleźć jakiś nowy outfit. No I'm sorry, excuse me, nie ma wyjazdu bez nowego outfitu. Ostatnio jak chodzę na siłownię, to powiem wam, że zaczęłam się tak bardziej na nią ogarniać. W sensie, nie wiem, moje zęby. Wow, robię skincare. Teraz sobie na przykład nałożyłam delikatnie pomadkę. Rozczesałam sobie brwi, nałożyłam sobie trochę korektora na syfy, które wyszły mi teraz na czole. W sensie one nie wyszły, ja je po prostu zaczęłam cisnąć i po prostu mam ochotę się zagryźć. Mam ochotę się zagryźć za karę, że coś takiego robię. Jakoś nagle, jakimś cudem, o wiele lepiej mi się ćwiczy, mam lepszą motywację. Jak tam idę, to się czuję bardziej pewna siebie. W ogóle polecam wam strasznie tą mgiełkę. Ja nigdy, szczerze mówiąc, nie miałam żadnego produktu z tego Sol de Janeiro i jak poczułam ten zapach, to mówię... To jest zapach idealny dla mnie, dlatego że to pachnie, słuchajcie, jak popcorn karmelowy. W sensie, ogólnie niektórzy mówią, że to pachnie po prostu jak wanilia, a dla mnie to pachnie jak karmel, popcorn karmelowy. Przepięknie, więc się... A tam, wiecie co, nawet nie będę tego marnowała na siłownię, co to, żal mi tego. Co wy jecie przed siłownią? Ja, w sensie, jak na przykład właśnie chodzicie rano, ja bym musiała wstać o 6, żeby zjeść to śniadanie, żeby na 8 iść na siłownię.
Bo ja nie lubię ćwiczyć, jak jestem objedzona. Zazwyczaj jem po prostu banana. Oj, życie mnie próbuje cię testować. Ale zaraz wam powiem dlaczego. Czekaj. No kuwa, ja myślałam, że już zima się skończyła. A nie. Jakby nie patrzeć, to jest pierwszy sezon, w którym mam skrobaczkę. Wiecie, że wcześniej śnieg i wszystko ścierałam legitymacją studencką albo kartą płatniczą. Mnie tak to denerwuje, jak wstaję sobie rano i mówię, dobra, zrobię to, co zawsze robię, tak, podczas szykowania się na siłownię, czyli też wypiję kawę, nie wypiję za kawy, bo nie mam mleka. No to ja nie wiem, jak ja mam wypić tą kawę bez tego mleka i nie ma w ogóle takiej opcji. I stwierdziłam, że oj nie, mój losie, nie będziesz mnie już tak testował. Ja się nawet nie stresuję, nie obchodzi mnie to, uszykuję się. Zrobię sobie kawkę do kubka z maka, pojadę sobie po mleczko. No i co? I udało mi się. Pierwszy raz chyba się nie wściekłam tak bardzo na to, że nie było tego pieprzonego mleka do kawy. Mówiłam wam, że idziemy razem do galerii. Chyba razem nie poszliśmy, bo poniedziałek. Lecę do Madrytu! Strasznie się cieszę. Nigdy w życiu nie byłam w Madrycie. Jadę tam wypoczynkowo. Tylko jadę tam do pracy. I to jest w tym po prostu najlepsze, że pierwszy raz jadę na jakikolwiek event, wiecie, do pracy za granicę. Ja nie dowierzam. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, czy bardziej dla mnie przerażające jest to, że lecę pierwszy raz na event za granicę, czy bardziej jest to przerażające, że w sumie jakby lecę tam trochę sama. W sensie ja sobie to chyba wymanifestowałam, mam takie wrażenie, że wszystko co dobre jakoś bardzo łatwo do mnie przychodzi. Jakby okej, ja się czuję komfortowo, czuję się piękna, czuję się zajebiście. No ale wiecie, outfit tutaj to jest plus 10 znowu do pewności siebie. I się śmiałam, nie? Bo jak jeżdżę na te trasy jazdy, które trwają 5 dni, to pakuję się w plecak. Tutaj mam luksus, walizka 20 kg, normalnie słuchajcie. Zaszalejemy, jak się będziemy pakować. Normalnie spakuję cały swój dorobek, chyba życiowy, to 20 kilo. Sukienkę piękną, czarną. No i mówię, no to przecież jak ja tam polecę, to jakoś outfit musi się zgadzać. Nie, no przecież fotkę trzeba będzie odwalić. No przecież wspomnienia na całe życie do albumu, kuźwa. Moim rodzicom zrobię album na święta, że co wasza córka w tym roku tutaj poczyniała za tą za granicę. Normalnie, Boże, ej, ja nie wierzę. Nie, no nie wierzę, nie. No to... Czy ja ją biorę raz? Mówię, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. To jest prezent. Zasługuję na prezent. No tylko to jest też takie toxic myślenie, bo ja za każdym razem, jak jestem w galerii, to uważam, że zasługuję na jakiś prezent i potem tak piękniejszy odcień różowego i nigdy nie sądziłam, że mi będzie tak ładnie w różu. Po prostu po niej. W sensie zdecydowałam, to jest odpowiedzialna, rozsądna i dorosła decyzja, że ją zwrócę. Bo wiem, że nigdy jej nie ubiorę. W sensie może ją ubiorę do zdjęcia raz i tyle i nara. I może to idzie tak w górę, że w ogóle nie ma opcji, że jakkolwiek ruszycie rękoma, że jakkolwiek coś ubierzecie na to. Kupiłam taką przepiękną koszulę. No ma tu śliczne detale, widzicie? Ten kołnierzyk taki, on się ciągnie do samego dołu. Może pojedźmy do Max Burgers? Zjadłabym Max Burgers, ej. Jak słuchajcie, do Max Burgers mnie ciągnie. W sobie nie zdajecie sprawy, to jest mój ulubiony fast food. To jest po prostu Jezus! Jak ja kocham Max Burgers, to wy sobie nie zdajecie sprawy, nie? Ja po prostu wszystko tam tak uwielbiam. Mogłabym to jeść codziennie. No chciałabym wam powiedzieć, że mnie to ciągnie do sałatek. No nie, jak ja myślę o Max Burgers, to Max Burgers to jest w ogóle chyba ponad wszystko. Ale poświntuszymy! O Jezus Maryja, ale jestem szczęśliwa! Jezus, jak się cieszę! Wy sobie nie zdajecie sprawy, ja tak kocham to, że się dobra. Mam pizz batacików. Tu się taki rodzynek trafił. A jest zło. Dobra. Trzy sosy. Nie uwielbiam sosy. Ja jestem taką świnią do takiego stopnia, słuchajcie, że ja biorę te sosy i ja tego burgera jeszcze maczam w tych sosach. Nie no, jaja se robicie. Ja pierniczę, jak to wygląda, bo się osikom. Bo się osikom. Mam wege mięso w Max Burgers. Dobra, free to one. Mm.
Mhm. Zajebiste. Muszę spróbować tego Buffalo Wingsa. To jest tak jak zwykły wings, tylko ten sos jest buffalo. A znam ten sos. I ten sos mi średnio siedzi. Ja jestem tym typem osoby, która jak je kurczaka, to kostka wygląda tak. Ja wszystko obgryzam. O Jezus, i frytki, słuchajcie, bo one są tutaj takie cienkie. Ja jestem w raju, ej, ja jestem w raju. Ja, dlatego ja się boję zawsze mukbangów, bo ja bym naprawdę mogła... Opatrzcie to, ja jestem... O Boże. O Jezu. To jest sos blue cheese, pycha. Ogólnie chyba najlepszy burger, jaki tutaj jadłam, ten wege. To wege drwal. Był zajebisty. Ale dobra, wiecie co? Dupa z tym, jedzeniem, bo chciałam z wami pokazać o tym, że taką miałam rozkminę po tym, że wam powiedziałam też o tym Madrycie, że tak strasznie dużo się dzieje i ja jestem z tego taka zadowolona. I czy jestem brudna pod nosem? Że my jako baby naprawdę znosimy takie gówno. Mam wrażenie, że o wiele mniej chłopców ma problemy w szkole, typu, że są wyśmiewani, typu, że są obgadywalni, że nie mają znajomych. Mam wrażenie, że głównie to się tyczy dziewczynek. O wiele łatwiej popadamy w jakiekolwiek takie chyba zaburzenia psychiczne. I na pewno łatwiej nam przychodzi porównywanie się do innych. Zauważanie naszych wad i to, że jak je zauważymy, to myślimy o nich cały czas. Nie potrafimy chyba tak łatwo zrezygnować. Tak jak chłopacy. Mam wrażenie, że chłopacy mają taki szybki proces myślenia, co im nie pasuje, albo mają to w dupie, mają wyjebane. Zostawiają to po prostu tak, jak jest. Albo od razu się za to biorą i nie narzekają. No, przynajmniej jakby ja mówię na swoim doświadczeniu z moich znajomych, tego, co znam historię. Cały czas porównujemy, szukamy cały czas jakiś nowych zainteresowań, nowych hobby, bo przecież ta koleżanka ma to, ta ma tamto, ona umie to i umie tamto, a ja nie umiem nic i jestem taka i sraka. Wiecie, i na razie jestem tutaj, gdzie jestem, czyli w swoich 20s, gdzie zawsze było to takie dla mnie, jak będę miała 20 parę lat, to moje życie w końcu będzie takie i takie. Miałam po prostu oczekiwania, że ono będzie jakkolwiek fajniej wyglądało. A wcale tak nie jest. Cały czas po prostu może być do dupy po prostu. Cały czas może coś się walić i po pierwsze, te przyjaźnie się mogą skończyć z liceum. Po drugie, jeden pieprzony situationship, który nie daje tobie w spokoju żyć. I masz w dupie tego swojego ex-chłopaka, tylko interesuje cię to ex-situationship. A jeden ci złamie serce. Potem masz załamkę przez pół roku, albo nawet i dłużej. Wiecie, i jak my mamy się odnaleźć w tym świecie? I mówię, że appreciation gadka, bo zasługujesz teraz na to, żeby poklepać się po ramieniu, bo kurwa, próbujesz, tak? I właśnie na to się nie wiem, co są do auta. No i będę po prostu udawała, że nie wiem nawet, o co chodzi, że tylko nie widzę. Bo jak zacznę się przejmować, to zrobi mi się wstyd, się spojrzę. I spotkamy się wzrokiem i wtedy już mi będzie w ogóle głupio, więc trzymam z wami kontakt wzrokowy. I cały czas, o ja pierdolę, spojrzeli się na mnie, perfidnie. Zdajemy, że tego nie widzimy. Czemu oni się na mnie patrzą? No nie wiem, dobra, wyjebana. Tak naprawdę zasługujesz na to, żeby poklepać się sama po prostu po ramieniu, bo robisz dużo dla siebie, bo próbujesz i jeżeli coś tobie nie wychodzi w życiu, jeżeli się podłamujesz, to próbuj drugi raz. Próbuj tak długo, aż po prostu stwierdzisz, że
coś na 100% nie ma sensu. Wiecie, to tak samo się tyczy takiej odwagi. Chcesz coś zrobić? Zrób to. Zrób to. W dupie to, co inni będą mówili. Ludzie to są, słuchajcie, tak zazdrosne kroby. Ludzie po prostu nie mają co ze sobą zrobić, nie mają co robić ze swoim życiem. I będą zawsze za wszelką cenę próbowali wbić szpileczki. Kolejne auto podjechało. Ja pierdolę. Stoją obok mnie okno w okno. Jak widzicie, puścili sobie muzę na maksa głośną. Tak, ja teraz bym zgasiła tą lampę i przestała tutaj gadać do tego aparatu. Oni by się śmiali. Po pierwsze, nie mam w dupie tego, co gadają, bo dalej mam jakiś dyskomfort i czegoś się tam, wiecie, stresuję, obawiam. Wiem, że jak gadam i nie wyłączam tego wszystkiego, to oni mają takie, co ona odwala. No i dobrze, zastanawiajcie się. Chciałabym jeszcze mieć właśnie taką odwagę w sobie, żebym się spojrzała prosto im w oczy. Wiecie, ja wiem, że wszędzie teraz się mówi, że spróbuj, co ci szkodzi. Ja wam mogę powiedzieć to samo, ale kurde, wiecie, ile mi teraz to daje takiego, że ja im na przykład pokazałam, ja sobie pokazałam, że jestem ponad coś, ja jestem ponad ich wzrok, ich komentarze. Mam to w dupie, ja tych ludzi nie znam. No i pewnie ich nie znam, no ja bym się obróciła i bym może ich pozna, by się okazało, że ich znam, bo Poznań jest taki mały, ale róbcie swoje i róbcie to, co czujecie. I niestety jest tak, że ja teraz to widzę po sobie, jakiego nabrałam dystansu, jak mi się lepiej i łatwiej mi się funkcjonuje z tym przysłowiem, mi wyjebane, będzie ci dane. I to nie chodzi o to, że macie się panoszyć, wiadomo, o, mam wszystko w dupie, nie, ale są rzeczy, na które nie macie wpływu i te rzeczy będą miały przez całe wasze życie miejsce i nie na wszystko macie wpływ i nie wszystko zależy od was. A ja się tego bardzo uczę. To będzie wam się łatwiej żyło. I tyle. Bycie kobietą jest wspaniałe. Jest cudowne. Mamy wiele szans i okazji i powtarzamy sobie to, laski, codziennie.